Site Reliability Engineering. Może termin się obił Państwu o uszy kilkukrotnie. Jakoś tak ostatnimi czasy zrobiło się to popularne. Kilka kursów się też pojawiło. Całkiem duża doza literatury tematycznej powstała dookoła tego tematu. To też oczywiście omówimy. No, tak właśnie, omówienie wysokopoziomowe. Powiedzmy coś na zasadzie wprowadzenia. Trochę o mnie. Nie bardzo lubię się chwalić. Kilka informacji. Mianowicie mamy tutaj firmę Global Entrepreneurs. Liberating Structures Polska, czyli facylitacja biznesowa, ale nie tylko. Kilka takich baretek, jak to kolega żartował, jak odznaczenia w Związku Radzieckim. Mogę sobie przytroczyć do futra. No, na przykład. Ale przejdźmy do rzeczy. Także tak, disclaimer. Uwaga, uwaga. Tutaj będę stosował pojęcia w języku angielskim, jak i polskim. Nie chcę na siłę tłumaczyć niektórych pojęć, zwłaszcza, że nie ma żadnego takiego usystematyzowanego tłumaczenia oficjalnego, a nie chcę robić jak pewne wydawnictwo i wymyślać. Znaczy, dobrze tłumaczę oczywiście książki, zdarzyło się kilka takich wymysłów, już nawet mniejsze o te anegdoty. Będą tutaj omawiane wysokopoziomowe pojęcia, także nie będę za bardzo wchodził w szczegóły techniczne, no bo to już każdy sobie musi do siebie dopasować. W swoim na przykład pipeline'ie. Tutaj też nie będę definiował jednego słusznego podejścia do DevOpsa i do SRE. Ponownie, to nie miejsce na prowadzenie jakichś wojen, tylko raczej zapoznanie się z tematem. Warto mieć otwarty umysł i generalnie, jak to w biznesie, brać to, co zadziała. Niekoniecznie, powiedzmy, łączyć się z jakąś daną ideologią. Troszkę rysu historycznego, żeby może umocować się w czasie. Pierwsze wzmianki o DevOpsie, powiedzmy tam Patryk Debois i ten drugi pan, no w 2008 można powiedzieć, że DevOps się rozpoczął jako taki ruch społecznościowy. SRE, jeśli wierzyć anegdotom, w Google się zaczęło, czy tam w Google zaczęło się około właśnie 2003 roku. Okej. Okay. Natomiast sama ta publikacja Site Reliability Engineering, która de facto opisała praktyki, pryncypia, całą mechanikę, jak to działa. Pojawiła się dopiero w 2016 roku. Także pomiędzy tym czasem rozpoczęcia praktyk w Google, a pojawieniu się publikacji, udostępnienia tego na świat, no minęło zdecydowanie 13 lat, więc możemy chyba liczyć de facto od momentu pojawienia się publikacji, chyba że były jakieś wycieki, a zapewne były też, jak to ludzie przychodzili, odchodzili, dzielili się wiedzą. Okej. Okay. DevOps versus SRE. Tak na zasadzie. Wprowadzenie dla osób, które nigdy nie słyszały. Jak to definiuje Wikipedia, weźmy najbardziej wiarygodne źródło naukowe, obecnie dostępne. DevOps jako zestaw tych praktyk, no, łączy nam właśnie rozwój oprogramowania z utrzymaniem administracją. Tutaj fajnie jeden pan skomentował, mamy źródło tego filmu i komentarza. Też tutaj w źródłach podałem linka. Że me learning my job description, tak, czyli rok po rozpoczęciu pracy, pan się nauczył, na czym polega jego praca, tak de facto. I całkiem dużo dostał tutaj plusików. Tak, zdecydowanie każdy sobie tego DevOpsa po swojemu troszeczkę definiuje. Czy połączenie programisty i admina sieciowego to już DevOps? Może być, może nie być. Czy administrator, który pisze skrypty, to DevOps? Ponownie. Niech już tam każdy z Państwa sobie sam zdecyduje, że to i w sumie największa siła tej społeczności, że nie ma tych skonkretyzowanych definicji wyrytych w kamieniu, bo to troszkę może prowadzić do różnych wojen, certyfikacji i innych modeli, jak to jest widoczne na innych rynkach chociażby. A jaka jest tutaj definicja tego SRE? Jest to definiowane jako osobna dyscyplina, która łączy pewne aspekty inżynierii oprogramowania i stosuje je również do infrastruktury i operacji i tych problemów związanych z tą działalnością. Tutaj warto też pamiętać, że głównym celem SRE, Site Reliability Engineering, co było raz przetłumaczone bodajże na którymś blogu jako inżynieria niezawodności, okay, jest stworzenie takich wysoce skalowalnych i wysoce niezawodnych systemów. Warto pamiętać, że to SRE, jak będą przedstawione zaraz te praktyki i inne rzeczy związane, służy właśnie do tego, żeby te systemy nasze były wysoce skalowalne, cloud native nawet i wysoce niezawodne. I tam to się też rzekomo sprawdza. Ponownie, czy DevOps versus SRE, czy to są dwa osobne światy? Na to sobie odpowiemy na samym końcu prezentacji. Natomiast, żeby
do czegoś się odnieść. DevOps nam definiuje pięć takich filarów sukcesu, żeby DevOps mógł zaistnieć jako filozofia pracy, jako powiedzmy część, nie chcę powiedzieć metoda, bo to już ma pewne konotacje, natomiast filozofia, sposoby pracy, ruch, społeczności i tak dalej. Pierwszy, ten filar sukcesu, no to będzie redukcja silosów organizacyjnych. Chcemy mieć lepszą komunikację, chcemy, żeby ta praca nie była jasno podzielona pomiędzy te różne silosy, tylko żebyśmy sobie współpracowali razem, bardzo wysokopoziomowo mówiąc. Porażka to część działalności. To też powiedzmy, jest to tłumaczenie takie dosyć luźne, bo w oryginale mamy accept failure as normal. Czasem rzeczy się nie udają, więc nie wskazujmy palcem na winnych, tylko przeprowadźmy ten root cause analysis, tą analizę właśnie naszą przyczynowo-skutkową. Co się dzieje, wyciągnijmy wnioski, wrzućmy wnioski do bazy danych naszych lessons learned, czy bazy wiedzy, bądźmy mądrzejsi o to. W porządku. Implementacja stopniowych zmian. Zdecydowanie łatwiej jest robić revert na przykład mniejszej zmiany niż całej dużej zmiany monolitu. Także tutaj też promowane są te mniejsze, inkrementalne w zasadzie zmiany. Korzystanie z narzędzi automatyzacji. Jeśli mamy możliwość, warto automatyzować powtarzalną, manualną pracę. Warto oczywiście wymierzyć, czy biznesowo nam to się opłaca. Jak był taki prosty przykład, jeśli jedna czynność jest wykonywana raz do roku, zajmuje nam 15 minut, nie wiem, puszczenie jakiegoś raportu, a automatyzacja miałaby nam zająć 8 godzin, no to de facto koszt tej automatyzacji zamortyzuje się nam po 80 latach. Super biznes. No i dalej, mierzenie wszystkiego. Jeśli chcemy widzieć rozwój, no to musimy móc się do czegoś odnieść. Stąd mierzmy, może nie tyle wszystko, co po prostu wszystko, tylko mierzmy to, co dla nas ma wartość. Natomiast warto zapiąć sobie różne miary techniczne, jak i biznesowe. I jak to realizuje SRE? No, na samym końcu sobie ponownie przejrzymy. Jakie mamy takie pryncypie SRE? Podobnie, akceptacja ryzyka. Ryzyko jest wpisane w działalność biznesową, dowolną w zasadzie, nie ma chyba działalności bez ryzyka. No, może urząd skarbowy. Natomiast tak, bierzemy pod uwagę to ryzyko i będziemy nawet handlować tym ryzykiem, żeby powiedzmy więcej móc wdrożyć nowych funkcjonalności. Dalej, koncept Service Level Objective, czyli to jest nasz cel świadczenia usług. Może będę się jednak tym angielskim terminem posługiwał. Coś, co pozwala nam definiować, jaki jest ten nasz cel niezawodności naszego serwisu, tak technicznie, jak i biznesowo. Czyli na przykład ile requestów możemy spalić, czyli ile razy użytkownik może na przykład się nie zalogować na naszą stronę. Dalej, eliminacja konceptu czegoś, co się nazywa toil. To po polsku ma kilka różnych tłumaczeń. Jednym z nich jest charówka, inne to na przykład znój. Nie wiem, wybrałem po prostu charówkę, bo lepiej mi brzmi. Chodzi o manualną, taktyczną pracę na taktycznym poziomie, jak, nie wiem, restart serwera manualny, która nie przynosi większej wartości w dłuższym okresie czasowym. Oczywiście ponownie ten przykład generowania raportu raz do roku. Okej, może koszt tej automatyzacji nie jest tak istotny, żeby w to inwestować. Natomiast jeśli możemy zautomatyzować taką manualną pracę, powinniśmy to rozważyć. Dalej, monitorowanie tych systemów rozproszonych. Jeśli nasze systemy i usługi działają na różnych systemach, no, cloudowych zazwyczaj też rozproszonych, to powinniśmy móc wynaleźć sposób, jak je dobrze monitorować, jak wyciągnąć stan działania naszego systemu z czynników, na które nie mamy bezpośrednio wpływu, tylko właśnie z czynników pośrednich, widocznych. Dojdziemy. Automatyzacja ponownie. Jak możemy, automatyzujmy. To nam pomoże działać skuteczniej. Też lepiej, po prostu wszystko będzie lepsze, jeśli będzie sensowna automatyzacja postawiona. Przejdźmy sobie dalej. Kilka takich praktyk SRE, to jest oczywiście tylko kilka. Zasada 50 na 50, 50-50. Nasz inżynier SRE, 50% czasu jego pracy to tworzenie nowych funkcjonalności, a 50% czasu pracy pozostałe to utrzymywanie, praca administracyjna. Ważne, żeby zachowywać jako tako ten podział, jeśli to będzie 60 na 40, to chyba też nic wielkiego się nie stanie, natomiast warto dążyć według założenia do tego podziału, żeby też osoba, która pisze kod,
daną funkcjonalność, wiedziała, jak ją napisać, żeby później jej samej łatwiej było to utrzymywać. A nie tak, jak jest często w anegdotach podawane, że OK, napisałem funkcjonalność, pracę przez płot przerzucam albo wysyłam paczką, dziękuję. Mnie to już nie interesuje, następną funkcjonalność poproszę. Współdzielone dyżury. Inżynierowie SRM, no niech będzie inżynierowie niezawodności systemu, będą dzielić dyżury. Jeśli jedna osoba raz będzie na tym dyżurze, gdzie po prostu sobie siedzi pod telefonem, czy tam też przebywa, to za jakiś czas będzie inna. Po to, żeby nie fiksować danego zespołu osób, tylko i wyłącznie, które będą siedzieć na tych dyżurach. Tylko każdy dyżur będzie obowiązkiem każdej z osób w zespole. Dalej mamy tak, postmortem z bez winy. No sama ta nazwa jest średnio optymistyczna, natomiast chodzi o rodzaj retrospektywy, gdzie jak coś się zadzieje, jakaś awaria na przykład, albo utracimy część ruchu sieciowego w jakimś okresie czasowym, nie wiemy co się stało, utraciliśmy kilka transakcji. Ok, zbieramy ludzi, którzy brali przy tym udział, eliminujemy powiedzmy czynnik winy, przeprowadzamy analizę, dochodzimy do wniosków. Tak jak było wcześniej, zaakceptuj to, że rzeczy się mogą nie udać. Mierzenie niedostępności. Chcemy mierzyć czas niedostępności naszych serwisów, by mogły być bardziej niezawodne. No jeśli nie mierzymy tego, to ciężko biznesowi później przedstawić konkretne metryki, co my tak naprawdę, za co oni tak naprawdę nam płacą być może, albo za co my im tak naprawdę płacimy, jeśli to my jesteśmy z biznesu. Także chcemy to widzieć oraz też móc przedstawić to chociażby światu. Pokazujemy, proszę, to są nasze metryki. My deklarujemy, że taka będzie niedostępność naszych usług wobec konkurencji. Wybór jest jasny, prawda? Także też nawet użytkownik może sobie to monitorować, jak Google wystawiało te swoje Service Level Objectives na świat. Testowanie niezawodności usług. Jest to też koncept, praktyka powiązana troszkę z praktyką tej inżynierii chaosu, co to Netflix stosował. Żeby też testować co jakiś czas, jak my tak naprawdę jesteśmy niezawodni. Wiadomo, no najlepsze testy są na produkcji, jak to wczoraj można było się przekonać, jeśli ktoś ma konto w pewnym banku, to otrzymał jakieś dziwne właśnie wiadomości. Także dobrze by to jednak przetestować można w zamkniętym środowisku zawczasu. Ale oczywiście wierzymy, że to był błąd i na pewno odbyło się tam bezwinne postmortem. Wierzymy w to. Dobrze, przejdźmy do takich też kluczowych aspektów. Jak sobie wyznaczać te nasze SLO? W ogóle od czego należy zacząć? Że nasze SLO jest także częścią pewnego ekosystemu tutaj biznesowego. Zaczyna się od Service Level Agreement. Podpisujemy umowę formalną, prawną po prostu z klientem, że deklarujemy, nasz system będzie dostępny dla uproszczenia powiedzmy 95% czasu. To gwarantujemy. Jeśli ta gwarancja nie będzie spełniona, zapłacimy takie a takie kary finansowe. No, zazwyczaj są to kary finansowe wpisywane. I tak, jeszcze może troszkę dla przypomnienia. W ITIL-u trzecim, stąd się też wzięło SLA, SLA składało się właśnie z samego Service Level Agreement, czyli umowy my, klient, z Operational Level Agreement, czyli wewnętrzna taka umowa SLA pomiędzy różnymi działami, coś jak powiedzmy szybkość działania procesu. Też powinny być jakieś konsekwencje, oczywiście, jeśli coś się nie zadziało w danym czasie, no to dlaczego się nie zadziało? Są pewne konsekwencje wyciągane, żeby ten proces sam wewnątrz firmy działał nam skuteczniej. No i jeszcze mieliśmy underpinning kontrakt, czyli kontrakt podpisywany z dostawcą zewnętrznym na jakąś konkretną usługę. OK. No w ITIL-u czwartym mamy już tylko umowę SLA. Twórcy doszli do wniosku, że w sumie po co rozróżniać. Wszystko możemy skodyfikować pod SLA. Co kto lubi. Jest to powiedzmy racjonalne. Mamy te nasze Service Level Objectives, czyli na ile my sami wewnątrz naszej firmy decydujemy, na ile chcemy, żeby nasz system był niezawodny, przez jaką ilość czasu on ma być up, ma być działający. Czy istnieją 100% niezawodne systemy? No, to pewnie takie, które nic nie robią, to nigdy nie zawiodą. No, można jeszcze oczywiście zdeklarować, że system podatkowy jest stuprocentowo niezawodny. Prędzej czy później pewnie dosięgnie każdego. Natomiast budowa takiego niezawodnego systemu, jakby sobie wyskalować potrzebne technologie, ilość ludzi,
nie wiem, infrastruktury, może to być po prostu zbyt wysoki koszt w stosunku do tego, jaki mamy przychód z chociażby naszych subskrybentów, jeśli jakąś usługę wystawiamy na świat. Można sobie wziąć za przykład telekomy. Jeśli telekom zapewnia, że będziemy dostępni na 99,9%, przez tyle czasu deklarujemy naszą dostępność. Okej. To jeśli nasz system miałby być bardziej dostępny niż system takiego telekomu, to jest to troszkę bez sensu, bo zapewne użytkownik usługi najpierw zauważy, że okej, coś mi z siecią komórkową nie działa. Nie będzie wnikał, czy to jest akurat nasza usługa, jeśli mamy to jakoś spięte, jak jakieś powiadomienia SMS na przykład. Także też nie ma co przeinwestować, warto popatrzeć racjonalnie. Dalej, handel niedostępnością. Jeśli deklarujemy, że nasza usługa, dla tego przykładu SLA było ustalone na 95% dostępności, to ustalmy, że wewnątrz my chcemy, żeby nasza usługa była dostępna na 97 albo 8%. Dlaczego? Po to, żeby mieć pewien bufor, żeby przekroczenie naszej wewnętrznej umowy nie spowodowało od razu płacenia kar finansowych za przekroczenie umowy z klientem oraz żeby mieć tak zwany budżet błędów. Zaraz też przejdziemy do tego. Czyli de facto będziemy sobie handlować. Ok, część requestów może się nie udać, wtedy chcemy właśnie wdrażać nowe funkcjonalności, bo możemy sobie na to po prostu pozwolić. Nie ma, jako że nie ma tych systemów w 100% niezawodnych, czasem logowanie się nie uda. Ok, czasem transakcja jest odrzucona, też się zdarza. Użytkownik nie musi o tym wiedzieć, tak samo jak magik nie zdradza swoich sztuczek, tak i my nie musimy być stuprocentowo tutaj transparentni. W ogóle, czy są takie biznesy stuprocentowo transparentne? Także widząc, na ile możemy sobie pozwolić wewnętrznie, możemy zdefiniować też, na ile możemy po prostu to ryzyko przehandlować. Jeśli mamy wdrożenie jakieś większe, możemy tutaj wyestymować sobie, że dobrze, te 500 requestów możemy przepalić, bo mamy w budżecie 700. Okej. No tak, ile możemy poświęcić, by więcej zyskać? Jeśli ta niedostępność jest naszą stabilnością, ale mamy też naszą szybkość dostarczania nowych funkcjonalności, no, jeśli nasz biznes polega tylko na utrzymaniu, wygraliśmy życie. Natomiast jeśli nasz biznes też chce się rozwijać, no to musimy jakoś to sobie balansować. Też mamy koszt poprawy dostępności usługi. Ponownie, no, na ile możemy sobie pozwolić, żeby usługa była bardziej dostępna, budżetowanie ryzyka. Tu jest to rodzaj, powiedzmy, odwróconego budżetu, bo wiedząc, na ile możemy sobie pozwolić, też możemy w tych iteracjach wdrażać kolejne funkcjonalności co jakiś czas. Tu przepalimy tyle błędów, czyli powiedzmy, tyle będzie nieudanych transakcji proporcjonalnie co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc, aż wdrożymy naszą dużą funkcjonalność. Okej. Jak tworzyć taki serwis Level Objectives? Ponownie, warto sobie ten bufor założyć pomiędzy SLO a SLA. Może być SLO mniejsze, czyli nasza usługa może być bardziej niedostępna. To w ogóle samo w sobie ciekawie brzmi, bardziej niedostępna. Jeśli chcemy zwiększyć ekspansję rynku, po prostu jeśli chcemy zyskać więcej klientów, albo może być bardziej rygorystyczne to nasze SLO, jeśli chcemy to zaufanie klientów zdobyć. No, jakie branże przychodzą na myśl? No, awionika. No, chcemy raczej, żeby nasze samoloty były niedostępne. Nawet powiedzenie, że o, wie pan, ledwo jeden samolot na, nie wiem, bardzo dużą ilość tutaj ma jakąś awarię podczas lotu. Okej. To już samo w sobie dziwnie by brzmiało. Konsekwencje przekroczenia takiego SLO. Jeśli nasze SLO zostanie przekroczone wewnętrznie, muszą być jakieś konsekwencje systemowe. Czyli spaliliśmy ten nasz budżet, więcej użytkowników niż zakładaliśmy sobie, nie zalogowało się. To nie puszujemy nowych funkcjonalności. Po co to pchać do przodu? To spowoduje jeszcze większy chaos. Zatrzymujemy wtedy, po prostu mamy regułkę. Był też podawany przykład złotych bilecików, powiedzmy, tak to nazwali sobie w Google'ach, gdzie tak, jeśli było przekroczone właśnie SLO, no to tam ktoś bardzo wysoko postawiony, powiedzmy, dostawał ileś tokenów, jakichś wirtualnych. To oczywiście jest umowne. Nazwali to złote bilety, nie wiem, niech będzie, że 5 w skali, dajmy na to, rocznej. No i wtedy, jak było przekroczone SLO, a ktoś chciał jednak pchać nowe funkcjonalności do przodu na produkcję, no to
szedł do takiej wysoko postawionej osoby i prosił o ten właśnie złoty bilet, czyli taką karta darmowo wyjść z więzienia, jak to było w Monopoly. Okay. Warto też uwzględnić dostawców zewnętrznych przy tworzeniu tego SLO. Bierzemy pod uwagę najmniejszy wspólny mianownik. Jeśli nasze SLO właśnie wynosi 99,9, a SLO third party wynosi właśnie 4/9, no to ten użytkownik zauważy różnicy. Także uwzględniajmy też naszych dostawców zewnętrznych, żeby samemu sobie nie zrobić pod górkę biznesowo. Warto też wziąć pod uwagę, znaczy to są takie najczęstsze czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu SLO, wolumen transakcji, dostępność usługi, latencja, jak szybko powiedzmy ta usługa jest dostępna, nie wiem, jak stronka się ładuje, czemu nie, ilość błędów, no ilość ticketów, jakie wpływają nam od klientów w związku z działaniem naszej usługi, też biorąc pod uwagę te czynniki powyższe. No, jeśli było spowolnienie aplikacji, okej, okay, wchodzi nam ticket, panie z obsługi, panie techniku, dlaczego ta aplikacja działa powoli, ja tutaj chciałem zrobić transakcję. No, okej, okay, no proszę tam, nie wiem, za 5 minut spróbować. W porządku, już działa szybko, dziękuję, zamykamy ticket. No ale jak dostaniemy dużym wolumenem ticketów, to co wtedy? Tutaj mamy jeszcze taki koncept jak Service Level Indicators. Zaraz będzie wykresik, jak to sobie poukładać w głowie. SLI to są wskaźniki techniczne, po prostu mierzymy prędkość działania usług, możemy obserwować stan bieżący tej naszej niezawodności, no i dostępności systemu. Ten budżet błędów, error budget, no to właśnie ta pula błędów, ile możemy sobie pozwolić w ramach SLO. No, prosta zasada, no budget, no pushes, czyli bez budżetu już nie pushujemy nowych funkcjonalności. Co za tym idzie? No, korzystajmy sobie z tego budżetu tak, by nieustannie wprowadzać jakieś zmiany w granicach też rozsądku. Było też założenie, żeby taktycznie, operacyjnie ten budżet nawet co miesiąc przepalać, bo on nie przechodzi na następny miesiąc. To jest ważne do zapamiętania. Nie tak, że przykisimy sobie właśnie ten budżet przez, przez 6 miesięcy i zrobimy jedno wielkie wdrożenie, po którym system nam eksploduje. Nie. Mamy tylko tyle na miesiąc, wdrażamy, jest założenie, że wdrażamy po kawałku małych funkcjonalności z czasem. Jeśli chcemy postępować według założeń, powiedzmy, tej dyscypliny, czy mamy pomysł, jak to fajnie u siebie wdrożyć. I też można rzucić na to okiem, tak to sobie skonceptualizować, że ten nasz budżet błędów to jest ten service level objective dla naszego service level objective. No, właśnie obowiązkowy żart o rekurencji. Żeby to zrozumieć, to trzeba to zrozumieć. Dalej, kto tworzy takie właśnie SLO, SLA, SLI? SLI tworzą osoby związane z wytwarzaniem produktu, inżynierowie SRE oraz inżynierowie oprogramowania, deweloperzy i tak dalej. SLO są tworzone przez osoby, które pracują nad produktem oraz przez SRE, już bez inżynierów oprogramowania. Tak jak właśnie SLI to są te metryki techniczne. No to wiadomo, osoby, które nad tym pracują, mają o tym największą wiedzę. SLO, czyli tu też wchodzi poziom biznesowy wewnętrzny, gdzie my sobie rozmawiamy wewnątrz naszego działu na przykład, czy tam zespołu. No a SLA, no to już konkretnie sprzedaż, biznes i tak dalej. No i ewentualne konsekwencje niedowiezienia, których oczywiście nie chcemy testować na produkcji. Jak to właśnie tutaj wyglądało w praktyce? Taki krótki wykresik. Jeśli ta nasza strzałka 100% to jest dostępność systemu usługi, SLA zostało podpisane tak, że nasza usługa będzie dostępna w 90% czasu. OK. To chcemy sobie ustalić to SLO tak, żeby mieć bufor, czyli nasze SLO wewnętrzne ustalamy na 95%. My się sami sobie deklarujemy, że nasz system będzie właśnie w takiej mierze dostępny. Mamy bufor, w porządku, no i mamy też budżet błędu, czyli ten pozostały kawałek 5% niedostępności, którą chcemy wykorzystywać na wdrażanie coraz to nowych ulepszeń funkcjonalności albo też poprawę naszej niezawodności dostępności. Czy coś jeszcze tutaj? Tak, no i ten bufor nam służy ku temu, żebyśmy też mogli w razie, powiedzmy, awarii, porażki, która się czasem zdarza, no jednak nie zwijać od razu manatek, tylko mieć szansę się poprawić. Ten koncept charówki zwanej toil, żeby to zrozumieć, toil to nie jest overhead,
też taki koncept, czyli to nie są dodatkowe koszta poniesione w związku z wykonywaniem pracy, jak chociażby przejazd do tej pracy. Jedziemy sobie pół godziny w jedną stronę, pół godziny z powrotem. To nie jest to, to nie jest praca manualna, powtarzalna, to jest tylko dodatkowy koszt. Jeśli pracujemy z domu, to nie mamy tego kosztu. Tak samo pisanie maili, to nie jest ta charówka, czy też spotkanie. TOIL jest definiowane w książce właśnie SRE jako taka powtarzalna, taktyczna, możliwa do zautomatyzowania, ale też nie posiadająca wartości w dłuższej perspektywie czasowej praca. Tylko że też warto pamiętać, że nie warto może w całości automatyzować takiej pracy, jeśli to jest w ogóle możliwe, tylko zaakceptować też fakt, że pewna część tego typu pracy jest wartościowa. Dlaczego? Jeśli dana osoba pracowała przez większość czasu nad jakąś dużą funkcjonalnością albo była na serii spotkań, no to być może jeśli została jej godzina, to nie chce siadać do bardzo dużego zagadnienia, tylko powiedzmy rozpykać jakiś mały błąd, haha, odniosłem sukces, quick win, jestem zadowolony. Oraz jak to idzie, porzekadło przynajmniej tak anegdotycznie trochę z mojej strony, no, gwarancja jest dalej, uważam, bardzo dobrym sposobem na poznanie systemu przez nowe osoby. Taki bootcamp. Jeśli wchodzisz do firmy, oczywiście można się nie zgodzić, to jest tylko subiektywne, to dobrze przejść przez takie, powiedzmy, bootcamp gwarancyjny. Tikety, utrzymanie, naprawa błędów, odsysanie null pointerów, w porządku. To pozwala poznać, jak ten system działa, jak on w ogóle ma odniesienie do rzeczywistości. Tak, monitoring i observability, też obserwowalność, może jednak zostańmy przy angielskim terminie. Systemy w dużej skali, systemy rozproszone są dosyć złożone, także jak teraz skutecznie to monitorować? Tutaj nie będzie preskryptywnych praktyk, jakie sobie można do tego używać, a raczej co można do tego używać, tylko na logikę, też racjonalnie. Państwo na pewno sami są specjalistami w wielu dziedzinach, a jeśli są Państwo biznesowi, tu mają Państwo takich specjalistów, proszę po prostu porozmawiać, zapoznać się z tematem, jak najlepiej monitorować takie systemy rozproszone. Application Performance Monitoring, tu mamy w skrócie APM, ponownie podejście do tego, jak chcemy sobie to monitorować. Też czynnik, signal versus szum, czyli signal to noise ratio, jak to było podawane w przykładach też, chociażby na wielu tam filmikach, które Google nagrywało, że tam budzi się ten przysłowiowy, legendarny admin o drugiej w nocy, bo mu pager cały czas pika, ojej, ojej, okazało się, że to w zasadzie taki false positive. System nam zanotował faktycznie przekroczenie, ale to przekroczenie nie miało większego wpływu na działalność całego systemu, tudzież działanie usługi. No, okej. Czyli jak teraz właśnie zredukować ten sygnał do szumu? Jak sobie postawić cały monitoring tak, żeby sygnał był bardziej dostrzegalny, a szum był zminimalizowany? Stąd też właśnie Google stosuje no, panele rozdzielcze, panele kontrolne, dashboards w każdym razie, cockpit, żeby sobie złożyć taki cockpit monitoringu z różnych tych czynników, które chcemy monitorować. Logowanie, ponownie logowanie powiązanych, logowanie tych parametrów, które są istotne dla działania danego systemu czy usługi. Logujemy to wszystko, mamy bazę historyczną, zawsze możemy się do tego odnieść. No i oczywiście pagery. Jeśli faktycznie zaskoczy nam true positive, wtedy idzie wiadomość na pagera, dziękuję i osoba, która jest akurat na dyżurze, wie, że to nie jest po nic. Są takie cztery złote sygnały zdefiniowane właśnie przez Google'a. Traffic, ruch sieciowy, ilość błędów, latencja, no i wysycenie zasobów, na przykład przestrzeni dyskowej. To jest często monitorowane u nich, podawane jako przykłady, chociaż też w Państwa kontekście może być różnie. I warto sobie też założyć SLO na te złote sygnały, czyli też chociażby, jaki mamy czas odpowiedzi, jeśli dostajemy taki sygnał, jaki mamy czas na reakcję, no i ile de facto otrzymaliśmy w skali miesięcznej takich sygnałów. To też nam daje pewną wiadomość, jak nasze systemy są niezawodne. Też osoby oczywiście decyzyjne, tam poziom wyżej, mogą chcieć
rozpiskę na kwartał, żeby też jakoś móc sobie to zaplanować, czy chociażby wziąć pod uwagę przy planowaniu większych funkcjonalności. Mamy też taki koncept związany z SRE jak anti-fragility. To było przetłumaczone w książce właśnie anti-fragility jako antykruchość. Ponownie termin dobry jak każdy inny. Te awarie się zdarzają, także co chcemy monitorować? Mean time to detect. Jaki jest taki średni czas na wykrycie takiej awarii? Awaria się pojawiła, ok. No a de facto, kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę? Mean time to recover. Okej, no to jak już wiemy, że zdaliśmy sobie z tego sprawę, to jaki mamy średni czas na podniesienie działania tej usługi, czy podniesienie systemu? No i mean time to recover service, czyli w tym wypadku, ile czasu mija od podniesienia, od awarii do podniesienia usługi. Mamy też koncept recovery point objective, czyli na jaką skalę straty danych możemy sobie pozwolić, jeśli to są transakcje bankowe. To w zasadzie backup powinien być robiony, nie wiem, bardzo często. Nie wiem de facto, jak często powinien być robiony ten backup, co parę minut, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o mniej poważne rzeczy, jak zapisy czatów z klientem, no to może być ten recovery point objective ustawiony na troszkę dłuższy czas, bo możemy sobie pozwolić na straty na przykład 5 godzin logów czatów z klientem. Okej. Okay. Tudzież operacje HR-owe. To też tam powiedzmy, nie wiem, 24 godziny. Niech co 24 godziny będzie robiony taki zrzut do bazy. To też związane jest z tym, że przestrzeń dyskowa też nie jest nieskończona. Kolejną taką strategią, podejściem do tego, jak zwiększać tą naszą antykruchość, są ćwiczenia przeciwpożarowe. Firefighting drills, zwane w oryginale. Po prostu może być to jawne, może być to niejawne. Ustawiamy się w którymś momencie, że powiedzmy sami sobie tworzymy awarię. Ok, i w kontrolowanym środowisku, też oczywiście nie robiąc tego w sam dzień produkcyjny, tylko może w terminie, w którym mamy statystycznie mniejsze obłożenie sieciowe, sprawdzamy, jak my de facto jesteśmy przygotowani na wypadek awarii, no przed samą awarią produkcyjną. Tutaj kolejnym też punktem jest ta inżynieria chaosu, czyli podejście stosowane w Netflixie, gdzie sami sobie wyłączali w dużym skrócie serwery, po to, żeby sprawdzić, na ile te serwery mogą podnieść, czy poszczególne usługi, czy poszczególne, co tam było, poszczególne transakcje, nie wiem, zwiększenie natężenia ruchu sieciowego, zmniejszenie. Wiele czynników tam sobie powiedzmy psuli, żeby sprawdzić, na ile szybko mogą to podnieść i przez to zabezpieczyć się też na wypadek tej funkcjonalności, jak znaczy na wypadek podobnej awarii, jakby miała zajść na środowisku, no, po prostu produkcyjnym, chociaż oni też to na produkcji puszczali, to nie tak, że robili sobie klona. No i też mechanizm informowania podczas dyżurów. Ludzie to tylko ludzie. Jeśli pager będzie dzwonił cały czas, jak chociażby w tej opowieści o tym chłopcu, co tam krzyczał, że wilk nadbiega, no to w którymś momencie możemy zacząć to ignorować. Chociaż może to być nieracjonalne, ale okej, okay, tyle było false pozytywów. A pewnie kolejny. No może właśnie to był ten złoty strzał, który jednak był false, znaczy tym true pozytywem. Co tam dalej mamy? SRE. W całym naszym takim pipeline DevOpsowym, w całym tym strumieniu dostarczania wartości. Tu dałem dla porównania kilka innych podejść. No, jak to Agile się zapatruje na to chociażby, czy tam tworzenie oprogramowania według tamtych podejść agile'owych. No, od samego planowania przez projektowanie, dobrze, build mamy, deploy, wydaj, test, no i wdróż. Okej. Okay. Tu się to zamyka. Continuous integration, continuous delivery, jak widać, przez te poszczególne fazy przechodzą. DevOps również zapina się na operowanie, na administrowanie, na utrzymywanie tych systemów. ITSM, no jak już ktoś nam to wdroży, to wtedy my przejmujemy nad tym kontrolę, no i już działamy tak, żeby, znaczy jak ktoś nam wyda, ok, wyda paczuszkę, no to wtedy przejmujemy nad tym kontrolę, możemy to monitorować, tak dalej, poprawiać nasze procesy. A Site Reliability Engineering poniekąd zaczyna od samego końca. Jak już mamy operację, tak przez te kolejne fazy do tyłu idziemy, dajemy im coś, co się nazywa Wisdom of Production, czyli tą wiedzę, która przychodzi z działania aplikacji w środowisku produkcyjnym, ponieważ jak wiadomo, na testowym u mnie działa,
Co ciekawe, że na u mnie działa. Czy ktoś kiedyś odpowiedział, hej, a u mnie też działa? Nie wiem, może muszę jeszcze dożyć do tego. I przez to zwiększa tą naszą antykruchość, zwiększa po prostu niezawodność całego naszego systemu. Jakie są takie pomysły na adaptację SRE w Twojej czy tam w Państwa firmie? Kilka pomysłów. No zdecydowanie kluczowe jest przekonanie decydentów. To jest zupełnie inne podejście, inna dyscyplina. Wiadomo, no można sobie korzystać z niektórych praktyk, jak nawet warto korzystać z różnych praktyk, jeśli chociażby czujemy intuicyjnie, że mogą mieć sens w naszym środowisku. Natomiast jeśli chcemy robić to na większą skalę, no to działanie na partyzanta tak zwanego może być dosyć nieracjonalnym działaniem. Consulting. Mamy eksperta zewnętrznego, doklejamy go, powiedzmy, doklejamy. Dodajemy go do naszego zespołu, on udziela porady, może też udzielać porady różnym zespołom, oczywiście oni korzystają z tej krynicy wiedzy, uczą się przez to. W porządku. Osadzone, czyli takie embedded w oryginale było SRE. Wdrażamy gotowego już po prostu inżyniera SRE do naszego zespołu. Jest tam pewnie pewne współdzielenie dyżurów. No i też ten inżynier rozprzestrzenia wiedzę na temat SRE, reszta się uczy, następuje wymiana wiedzy. Możemy to sobie skalować na kilka zespołów, oczywiście. Inne podejście. To się nazywało platform to się nazywało. Natomiast chodzi o to, że to SRE jest wtedy właścicielem i strażnikiem produkcji. Development puszuje swoje komity, okay, wytwarza to oprogramowanie, natomiast SRE odpowiada za wdrożenia, za produkcję i za działanie w całej tej metodzie SRE, żeby zwiększać tą niezawodność, ale nie wytwarzają tak dużo nowych funkcjonalności, ponieważ one wpływają z zewnątrz. Dopasowane SRE. SRE jest częścią różnych etapów w całym pipeline. Okej, to się nazywało slice and dice. W zasadzie cóż można więcej powiedzieć? Trochę taka customizacja. Wdrażamy SRE w tym podejściu goglowym, czy tam troszkę zmodyfikowanym, tam gdzie uważamy. Okej, następuje też wymiana wiedzy. No i pełne SRE, gdzie cała organizacja akceptuje, adoptuje zasady działania SRE, że okej, to my teraz przystosowujemy całą naszą, powiedzmy, fabrykę właśnie na te tory. Nie tak, że tutaj sobie działamy klasycznym developmentem, gdzieś tam na boku sobie działa SRE. Nie, my wszyscy będziemy działać tak, żeby spełniać te założenia. Czy to jest możliwe gdzieś poza Google? Nie wiem. Może Państwo wiedzą, chętnie bym posłuchał. Inne koncepty związane z SRE. Custom Reliability Engineer. W dużym, dużym skrócie jest to SRE, który pracuje u klienta po to, żeby uczyć go, jak działa SRE, Site Reliability Engineering, żeby klient mógł wdrażać te praktyki u siebie, no i lepiej współpracować z nami, którzy już, jak wiadomo, działamy w pełnym SRE. OK. Network Reliability Engineer. Ponownie stosowanie zasad SRE do sieci, takich jak Cisco chociażby, tudzież inne. Database, ponownie w odniesieniu do baz danych, czyli tutaj też mamy tę antykruchość chociażby. No i heritage, czyli w odniesieniu do systemów legacy mainframe'owych, gdzie też było założenie, nie wiem na ile realizowalne, żeby nawet przenosić systemy legacy do clouda. OK. No i kto wie, patrząc na takie trendy rynkowe, może nawet niedługo Site Reliability Agile się pojawi. Kto wie? I tak, w dużym też podsumowaniu. Można sobie implementować zarówno praktyki, podejścia, metody, techniki związane z DevOpsem oraz SRE jednocześnie. Jeśli mamy takie, powiedzmy, podejście DevOpsowe w jakimś tam zakresie u siebie zaimplementowane, możemy nie mieć SRE. Możemy w ogóle nie pracować według tego podejścia, nawet nie brać tego pod uwagę. Choć jeśli implementujemy SRE, to spełniamy założenia DevOps, czyli tam to burzenie tych silosów, współpracę, akceptację porażki, że to jest normalne, uczymy się na tym, tak dalej, tak dalej. Choć SRE, osobna dyscyplina. Tak jak istnieją inne podejścia, chociażby ten WinOps, gdzie po prostu Microsoft wymyślił sobie takie podejście. Można o tym oczywiście poczytać, ArcOps,
test ops czy poor man ops, to tak żartobliwie dodałem, tak w skrócie. Kiedyś usłyszałem termin bieda ops i tak mi jakoś to weszło do głowy. To oczywiście, to nie istnieje, ten poor man ops, ale to tak dla żartu. Co dalej? Chociażby trzy lektury wypuszczone przez Google. Zaczynając może od prawej strony, bo historycznie tak to było tworzone, Site Reliability Engineering. Ta pierwsza książka, która opisała, jak to działa, zasady gry. Okej, dalej mamy workbooka. Przykłady z życia wzięte na aplikacjach Google'owych. Building Secure Reliable System. To są książki dostępne za darmo na stronie Google. Tutaj w linku mamy właśnie przekierowanie do tych książek. Można je sobie tam poczytać online. Można też pewnie zeskrapować. Tu dla porównania, ile mamy w ogóle samych publikacji o tej dziedzinie? Tak na O'Reilly sobie zajrzałem kilka dni temu. Patrzę, wpisałem po prostu SRE. 4552 hity. Całkiem dużo, także to jest bardzo duża, no bardzo duża dziedzina, bardzo duża domena, dyscyplina. Także zdecydowanie próba streszczenia 17 lat, 40 minut. Okej, okay. Challenge accepted. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Tabela okresowa aplikacji DevOps. Jeśli ktoś nie znał, może sobie zajrzeć. Tak jak kiedyś to się nazywało Xebia Labs, teraz nazywa się Digital AI. Wytworzyli sobie taką tabelę okresową jak pierwiastków, tylko że aplikacji DevOpsowych, znaczy aplikacji, które można sobie zastosować do całego pipeline'a dostarczania wartości. Okay. Gdzie mamy poszczególne kategorie? No chociażby, nie wiem, AI Ops, tam analityka, cloud, enterprise, agile planning, deployment, testowanie, issue tracker, czy tam ITSM. Na początek w porządku, albo chociażby, żeby sobie złożyć taki przykładowy pipeline, jeśli mamy jakieś pomysły, porównać ceny, tam są też odniesienia do poszczególnych aplikacji. Tylko warto pamiętać, że tutaj nie ma wszystkich aplikacji, jakie są możliwe do zastosowania, tylko no, te najpopularniejsze. Też bodajże na rynku amerykańskim, jeśli dobrze pamiętam. Tak patrząc chociażby na ITSM, nie ma kilku, które są popularne, a natomiast tu nie występują. Tak, tutaj jeszcze ponownie link właśnie z tymi książkami SRE. Dziękuję za uwagę. W tym wypadku czas całkiem szybko minął, muszę przyznać.